Cześć z tej strony, Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z News Flash. Zapraszam na dzisiejszą porcję wiadomości. Zaczynamy oczywiście od poprawienia kamery i straty kilkucennych sekund. Na początku Pelor, twórcy Ethereum odkładają hard fork Berlin. Cóż można powiedzieć, hard fork Berlin w, sie w sieci Ethereum jest przenoszony ze względu na konieczność sfinalizowania aktualizacji, informuje TrustNutz. Co? Zaczynają się opóźnienia, przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo, Bitcoin będzie kosztował 100 tysięcy dolarów, plan B aktualizuje model stack to flow, jeżeli ktoś interesuje, to stack to flow to jest taki model tutaj biorący pod uwagę, ile Bitcoinów jeszcze zostało, przechodzimy sobie dalej. Pułapka na byki przy 10 tysiącach dolarów, dlaczego cena Bitcoina najprawdopodobniej teraz spadnie? To jest oczywiście informacja, artykuł tutaj dowodzi. Oczywiście, zobaczcie, cena Bitcoina wzrosła o 25% w maju, czy korekta jest nieunikniona? Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, historyczny Start SpaceX jest widy, yy, widoczny oczywiście na to, yy, Decentralandzie. To jest oczywiście wirtualny świat Ethereum. Zrobili to też tam. Przechodzimy, a to drugi raz mi się skopiowało. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Andreas Antonopoulos. Spadek cen. Z ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych daje, daje górnikom możliwość tutaj bycia bardziej konkurencyjnymi ze względu na ceny. Ceny energii elektrycznej, a wiadomo, że w Stanach dużo energii produkuje się nie tylko z atomu, ale także z oleju. Proszę bardzo, tutaj mamy kolejną informację. Czego Goldman Sachs nie rozumie na temat Bitcoina? Informacja od kogoś, kto pracował w tym banku, oczywiście. Pisze o tym Jill Carson, jest to oczywiście pani redaktor Coindeska. No cóż. No, niestety Goldman Sachs to jest Goldman Sachs. Przechodzimy dalej, proszę bardzo. Szw Szwajcarski bank Incor uruchamia dostęp do y tokeniza cyfrowej tokenizacji aktywów. Oczywiście ma zatwierdzenie od firmy. Szwajcaria jednak mocno stoi krypto i to będzie kryptowalutowa dolina, a nie Malta wyspa. Przechodzimy dalej, proszę bardzo. Binance uruchamia kontrakty typu Perpetual na, mm, na Bitcoin Cash. A kiedy na Bitcoin SV? Przechodzimy dalej. Trzeci fork Ethereum Classic został przeprowadzony. W, został przeprowadzony, tak można powiedzieć. Wszystko zakończyło się sukcesem. To jest bardzo fajna informacja. Ethereum Classic solidny projekt. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Agritech. Startup, który produku... Produ, produku startup Agritech Adoptuje wiczejna jeśli chodzi o namierzanie produktów rolniczych, tak to można powiedzieć. Świetna informacja dla wiczejna ciekawe jak zareagowała cena. Przechodzimy sobie dalej. Co to jest indeks Crypto Fear and Greed, czyli strachu i chciwości i jak z niego zyskiwać? Możecie przeczytać w tym artykule, który oczywiście znajdziecie w linku pod filmem. Przechodzimy sobie dalej, dalej oczywiście fanatyk. Fanatyk złota Peter Shift twierdzi, że ostatni wzrost ceny bitcoina jest z powodu manipulacji wielorybów i nazywa bitcoina piramidą finansową. Ten pan ma wi widocznie coś z głową. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Dan bitcoin IRA Data, czyli dane IRA, pokazują, że ilość transakcji, wolumen transakcji w kwietniu i w maju wskazuje, iż bitcoin rośnie 280 tysięcy dolarów. Słuchajcie, coraz lepsze prognozy. No, pomimo tego, że inflacja spadła tak do 1,8%, to jest poniżej tego 2% inflacji rezerwy federalnej, są tutaj 401k i tak dalej, zobaczymy. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Ludzie będą używać cyfrowych walut, ponieważ rządom skończą się możliwości. Mówi były bankier, który oczywiście przewidział załamanie ekonomiczne, które obecnie mamy. Przechodzimy dalej. Najw jeden z najwcześniejszych czy najwcześniejszy inwestor w Coinbase zaczyna akumulować Ethereum ponownie i dołącza do wielorybów. No, Ethereum już osiągnęło 245 dolarów. No i zobaczymy, co będzie dalej. I przechodzimy sobie do ostatniego news'a. Tutaj, Zeppej ramię w ramię z Chainalysis jeśli chodzi o Indie Zeppelin w Indiach rozwija swoje partnerstwo jeśli chodzi o Chainalysis KYC czyli Know Your Transaction żeby pokazać, że kryptowaluty to nie jest, jest oczywiście tylko pranie pieniędzy no i to by było właściwie na tyle dzisiaj zostało mi kawałek podsumowania 17 sekund, wczoraj była kryptowalutowa niedziela z Majkiem jeżeli ktoś przegapił to oczywiście był tam Sylwester Suszek był Rafał Kiebus, dużo osób, Cryptodev się pojawił Kowalskiego tylko nie było chyba z Brygady no, Feniksa wiadomo nie ma a dodatkowo jeszcze zapraszam dzisiaj na kryptonius. Light będą w okolicach godziny 20. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu.